Skandal na Euro 2024 Felix Zweier i jego mroczna przeszłość powracają. Nominacja sędziego Felixa Zweiera na półfinałowy mecz Euro 2024 roku między Anglią a Holandią wywołała liczne kontrowersje, szczególnie na Wyspach Brytyjskich. W obliczu presji UEFA ponownie rozpatrzyła decyzję, ale ostatecznie postanowiła utrzymać Zweiera na stanowisku. Co wzbudziło mieszane reakcje wśród kibiców i ekspertów. Felix Zweier, niemiecki sędzia, który w 2005 roku został zawieszony na 6 miesięcy za przyjęcie 300 euro łapówki za ustawienie meczu, od lat zmaga się z piętnem swojej przeszłości. Pomimo ujawnienia korupcji i współpracy z Niemiecką Federacją Piłkarską DFB, temat ten regularnie powraca, szczególnie podczas ważnych spotkań, które prowadzi. Jude Bellingham, zawodnik Borussia Dortmund, publicznie skrytykował zwajera po meczu z Bayern Monachium w 2021 roku, co doprowadziło do nałożenia na Anglika 40 tysięcy euro grzywny. W obliczu rosnącej presji ze strony angielskich kibiców i mediów, UEFA ponownie rozważyła nominację zwajera na półfinałowy mecz anglia Holandia. Mimo obaw o możliwe kontrowersje związane z przeszłością sędziego, Europejski organ piłkarski zdecydował się nie zmieniać swojej decyzji. Jakiekolwiek błędy Zwajera podczas tego meczu mogą jedynie podsycić i tak napiętą atmosferę. Brak nominacji Szymona Marciniaka na półfinały może oznaczać, że UEFA rozważa jego angaż do finału Euro 2024 roku. Marciniak, uważany za jednego z najlepszych sędziów, ma jednak silnego konkurenta w osobie Daniele Orsato. Włoch, który po tym turnieju zakończy swoją karierę, również jest brany pod uwagę do prowadzenia decydującego spotkania, co byłoby formą uhonorowania jego osiągnięć. Decyzja UEFA w tej sprawie pozostaje jednak nadal nieznana. Kontrowersje wokół nominacji Felixa z Wajera na półfinał Euro 2024 roku pokazują, jak trudne mogą być decyzje dotyczące obsady sędziowskiej na najwyższym poziomie. Mimo burzliwej przeszłości niemieckiego arbitra, UEFA postanowiła zaufać jego umiejętnościom, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla przebiegu meczu oraz przyszłości sędziowania na tak wysokim szczeblu.